W tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem zadania, w którym mamy obliczyć, jaka jest rozpuszczalność wodorotlenku miedzi 2. Informacją, jaką znamy, jest to, że iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku miedzi 2 w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 2,2 razy 10 do minus 20. W układzie mamy trochę wodorotlenku miedzi 2. Jest to osa o niebieskiej barwie. Wodorotlenek miedzi 2 jest związkiem o budowie jonowej, więc po umieszczeniu osadu w wodzie, jego niewielka część rozpuści się w tej wodzie. A to, co się rozpuści, od razu będzie dysocjowało na dwudodatnie kationy miedzi i aniony wodorotlenkowe. Wodorotlenek miedzi 2 jest substancją trudno rozpuszczalną w wodzie, więc w układzie rozpuści się bardzo niewielka ilość wodorotlenku. Uzyskamy stan równowagi pomiędzy roztworem a osadem. Dobierzmy współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji chemicznej. W trakcie dysocjacji jednego mola wodorotlenku powstaje 1 mol kationów i 2 mole anionów. Aby obliczyć rozpuszczalność wodorotlenku miedzi 2 w temperaturze 25 stopni Celsjusza, musimy obliczyć rozpuszczalność molową tego związku w zadanej temperaturze. Zastanówmy się, jak zmienia się stężenie poszczególnych reagentów w układzie. Na samym początku nie ma w ogóle zdysocjowanych jonów. Następnie niewielka ilość wodorotlenku miedzi 2 rozpuszcza się. Załóżmy, że stężenie wodorotlenku miedzi 2, jaki się rozpuści, wynosi x. Skoro po rozpuszczeniu 1 mola wodorotlenku dostalibyśmy 1 mol kationów i 2 mole anionów, to jeśli rozpuści się x wodorotlenku, to otrzymamy x kationów i 2 razy x anionów. W stanie równowagi stężenia równowagowe prezentują się następująco: x dla kationów miedzi 2 i 2x dla anionów wodorotlenkowych. Gdy obliczymy, ile wynosi x, będziemy wiedzieć, ile wynosi rozpuszczalność molowa wodorotlenku. Gdy poznamy tę wartość, będziemy mogli wyznaczyć, ile wynosi rozpuszczalność. Zapiszmy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności dla analizowanego związku chemicznego. Stała równowagi reakcji dysocjacji słabo rozpuszczalnego związku jest równa iloczynowi stężeń równowagowych produktów podniesionych do potęg równych współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji chemicznej. Stała równowagi wynosi stężenie równowagowe kationów miedzi 2+, razy stężenie równowagowe anionów wodorotlenkowych podniesionych do potęgi drugiej. W takim razie iloczyn rozpuszczalności wynosi x razy 2x poniesione do kwadratu, co daje nam 4x do trzeciej. Znamy wartość stałej równowagi reakcji, więc obliczmy, ile wynosi x. Po przekształceniu wzoru otrzymujemy, że x jest to pierwiastek trzeciego stopnia z k podzielone na 4. X równe jest 2,2 razy 10 do minus 20 podzielone na 4 i z tego wyciągamy pierwiastek trzeciego stopnia. X wynosi 1,8 razy 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Znamy rozpuszczalność molową wodorotlenku miedzi 2 w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Teraz obliczmy, jaka jest rozpuszczalność w tej temperaturze. Przypomnę tylko, że rozpuszczalność to masa substancji rozpuszczonej w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze. Jeśli przeanalizujemy wartość rozpuszczalności molowej, to wiemy, że 1,8 razy 10 do minus 7 mola wodorotlenku miedzi 2 jest rozpuszczone w 1 decymetrze sześciennym roztworu. Jeśli uwzględnimy fakt, że w całej objętości roztworu tak naprawdę liczy się tylko objętość wody, to możemy iść z naszą interpretacją dalej. 1,8 razy 10 do minus 7 mola wodorotlenku miedzi 2 jest rozpuszczone w 1 decymetrze sześciennym wody. A jeśli założymy, że gęstość wody wynosi 1 gram na centymetr sześcienny, to możemy bez problemu powiedzieć, że 1,8 razy 10 do minus 7 mola wodorotlenku miedzi 2 jest rozpuszczone w 1 kg wody, czyli w 1000 gramach wody. Szukamy rozpuszczalności wodorotlenku, więc interesuje nas, ile wodorotlenku możemy rozpuścić w 100 gramach wody. Skoro w 1000 gramach wody rozpuści się 1,8 razy 10 do minus 7 mola wodorotlenku, to w 100 gramach rozpuści się 1,8 razy 10 do minus 8 mola wodorotlenku.
teraz musimy zamienić liczbę moli wodorotlenku na masę wodorotlenku. W tym celu obliczmy masę molową wodorotlenku miedzi 2. Masa molowa wodorotlenku miedzi 2 wynosi masa molowa miedzi plus 2 razy masa molowa tlenu plus 2 razy masa molowa wodoru. 64 plus 32 plus 2 daje nam 98 g na mol. 1 mol wodorotlenku miedzi 2 ma masę 98 g. W takim razie 1,8 razy 10 do 8 mola będzie mieć masę Z. Po obliczeniu wychodzi, że Z wynosi 1,76 razy 10 do minus 6 grama. Rozpuszczalność wodorotlenku miedzi 2 w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 1,76 razy 10 do minus 6 grama na 100 gram wody.